ale nie wiem, czy to jest słuszna koncepcja. Jaka? Że kiedy była ta bela tutaj, ona była wcześniej tu, no? To nie był tak nasiąknięty ten brzeg. Zobacz, patrz, co tu się robi. Jakie bagnisko. A wtedy, patrz, był wyższy stan, kałuże byli, a tu było sucho. I doszliśmy z tatą do wniosku, że to ta bela musiała robić, bo jakiś gama ją wyciągnął. No. I postanowiliśmy to naprawić, dlatego cię wołamy, bo nie wiem, jak się inżyniersko zabrać za to przedsięwzięcie. Trzeba podnieść i przesunąć. No, tym dziokom, no to no. To się udo. Nie. O, tu ani drgnie. Albo właśnie... metodą, tu jest dźwignia i to nas trzymało, dobra. Dokładnie, podłóżmy belki. Nie, nie. To nam tutaj blokowało. Zobacz. O, gdzie? I raz. Czekaj, bo ja tutaj wchodzę do gnojoku. Poczekaj, czy jestem. To. I raz. No, to nie o to chodziło. I jeszcze rozkulij mi trochę. Dobra. O. Nie robię, przyjdę. Nie chciałbym to zrobić. Tu jest mokro, to nie. Fajnie. Naprawiliśmy miejscówkę. No i zaś coś zrobione, nie? Możemy działać, chłopaki, dalej. Ale co robimy? No nie wiem, coś zepsujmy fajnego. Czy nie, no ryby, nie? Ryby, wędkarstwo, no, ryby. Przód czy tył? Przygoda. Wynosisz, czy jak to by się odbywało? Idę, nie? Tak jest z wędką, tak? Nie, na razie nie, na razie idę z markerem. Zobaczymy, potem nadmuchamy ponton. Będziemy tu nawigować i brzegu. Będziemy. Jakby co, to góra na kepę. Tylko nie właśnie w gumowcach, na kepę i nie ratuj. W kroksach może być, nie? Bo mają dziurki. Telefonu nie wziął, zabłądzi, nie będzie wiedział, jak wrócić. Patrz pod nogi, opie. Przyjemny spacer. Fajnie. Jaszek, mogłeś wziąć kurę, żeby sprawdzać głębokość. Otworzył się worek. A nie mamy, a nie jest worek. A no zbójka. Tak, taki sam... I to jeszcze ten. Wigilijny. I to jeszcze wigilijny. Pogłasz go po brzuszku. Jaki fajny. Fajny, może taki. Musisz się przybliżyć, tata, jak się chcesz przypiąć. Chcesz mu dać buzi? Nie! No, jest szansa. Bajo. Ale delikatnie wypłynął. Od razu, bo mętna woda mi się widać. Idę po kulkę. Trzeba zarzucać, bo będzie następny. No to kura, pompujemy ponton. Trzeba by napompować. Fajny. Z zeszłorocznego miotu. Dobrze. Naprawdę cudownie. Otwarł się worek z rybami. O. No to bierak mi dociągnie. No ale ciągnę, tylko zrobisz. Przed podbierakiem. Przed podbierakiem prawie do... 15 centymetrów. Prawie dostałem koszyczkiem tutaj tak. No dosłownie brakowało tyle, żeby on mordą już wszedł na podbierak. No ale fajny był ten leszczyk. Taki 4 kilo miał. Dwie ryby. No nie wiem.
Powinniście jakoś przeanalizować. I tą ta sama wędka. Rób coś, działaj. No nie wiem właśnie. Może przerzucę, ale potem będę musiał go suszyć wszystko, ale... Bardzo choruję. No i taka akcja mi się podoba. Coś się dzieje. Działa, no. No, a tutaj jest A czemu tata nie ma nic? Może przerzuć, tacie. Całe. On coś kombinuje, tata, wiesz, żebyś ty nie złowił. Prawda, ja tacie bardziej kibicuję niż sobie. Aha, a nos ci rośnie jak Pinokio. Chodź, on taki duży. O, dwie ryby. Fajnie. Jedna bez zdjęcia. Tak, to sobie ci dam dobrą radę. No, jaką? Lepiej by było, jakby były w wodzie te wędki. Bardzo dobra rada, wujku. Na co miałeś te brania? Na popapa. Czyli różowa kulka. A, spróbuję, co mi tam szkodzi. A co tutaj się wyprawia? Kukurydzka, ale to tak daleko nie poleci. To nie musi daleko lecieć. Ja, i teraz różowa kulka i sztuczne robaki. To będzie kile. Możesz mieć, chłopie. Ja, kurwa. To co, pompujemy ponton? Ładnie, chodźmy. Uważaj! Uważaj! Dziesięć minut. Nawet nie. Jesteśmy najlepszymi wędkarzami. Dobra, na dwie. Na brzeg. Dzień dobry panu. Dobry. Dzień dobry pani Peru. Uwaga odjazd, poznałem. Witamy państwa na kanale Uwaga odjazd. Spotkaliśmy tutaj wędkarza właśnie przed chwilą na środku jeziora. Będziemy się dopytywać, co on tutaj porabia. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No i panie Peru, no co tu się w ogóle, co tu się stało? No? Ja proszę pana, ukrywam się proszę pana. Na środku jeziora? Tak. To jest dobry pomysł, tak? Na środku jeziora. Bardzo dobry pomysł, a żona nie widzi. Ja sobie ładzę. Pięknie słońce. Żona śpi od wczora, wyjdę, nie? Piana czy jak? Nie, za nie mogę obiadać. A wiosna, nerka, wątroba. Ogólne tendencje ma. Jak proszę pana, zniżę się tak? Pana od razu się robi wodę. Ale nie. W ogóle ryby mi robię. Idź pan. No, ale dlaczego idź pan? Chciał mi stąd, bo ryby poszły, tak. Patrz, kukurydzę wyjebał z wiadra. No. No już zwiało niestety. A tam jest, tam oczywiście. A jest, widać, no. Tam nie miały. Patrz, stoi, patrz. Blisko. On chyba na mnie zawarczał. Zawarczał? Nie wiem. Brzmiało jak otwierane drzwi. To był ten lisek? To tak. Dobry! Jesteś! No chodź. Jest. Duża tęsknota. Bo jest sokiem.
Najpierw poustawiam tak, myślę, a później sprawdzę, czy to działało. No, zaraz mu powiem, bo... Ruch zawsze ma damę po prawej stronie. Nie ma cudu, ludzie, szachy.com, no co ty? Początkowe ustawienie figury zawsze takie same. Piony stoją na drugiej linii, miejscem wieży są rogi szachownicy. No i dlatego wyskoczyło białe. Tu ma być król i tu królowa. Który zawsze zajmuje własne... A, czyli hetman. Zajmuje, czyli królówka zajmuje zawsze swojego koloru. Tak. A nie na centralnych polach stoi hetman, który zawsze zajmuje pole własnego koloru. To jest nie, no to jest królówka chyba. To jest król, wygląda na takiego pasia. Nie. A to wygląda na taką babeczkę. No babeczkę. Teraz to, czyli król ma być ale na... to jest król. No to właśnie od tego powinniśmy zacząć. Który jest król? Który? Moim zdaniem ten jest taki. To jest cienka, to jest łosa, to jest baba. Zawsze u mnie był. Czyli zawsze... to jest król. Ale nie, to mi bardziej na króla pasuje. Nie, prawda, ja taki... nic podobnego. On jest, czyli to jest hetman, czyli staje na swoim kolorze. Po prawej stronie. I tutaj tak samo. Po prawej. Nie, po prawej stronie. Król gdzie jest? Po prawej. Hetman po lewej. Hetman po lewej, król po prawej. Jest, dobrze, ustaliliśmy to. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław. Szachista, ja, który Jan, nie grał od 25 Jan, lat. Jan Kawuluk. Bardzo mi miło. Janie. No to zaczynasz. Takie wyjście. No to ja wychodzę w takim razie w ten sposób. Bardzo dobrze. Muszę zachować się dobrze albo niedobrze. Ale dobra, widzę, to ja ci to... Ale aha, widzę, bo to jest król, czekaj. Nie. Ale a nie, widzę... dobra, to ja ci to biję. Zawsze pierwsze piątki mają prawo dwa, żebyś nie miał pretensji do mnie. Nie mam? No, no nie możesz mieć, bo ja bym cię zaraz fangę taką zawalił. Że ja nie pamiętam, kiedy ja grałem w szachy. No, chcesz stracić za piątka. Szach? Co się śmiejesz? Co się śmiejesz? I tracisz jedno za drugie. No właśnie, teraz no, widzisz. No i co? Jest moja zła gra, w ogóle zła. I tu w tym momencie wygrywa. Chyba na to nabrać. Szach. Jak szach? Szach. Szach. A no, nie, nie ma. Nie, bo jeden dan. Przepraszam. Szach. Szach. Muszę uciec. No. Szach. 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 To jest mój piąty. Moje są czarne. Dobra, dobra. Możesz tu? Możesz nie? Albo się zastawić. Ja wiem, co mogę tym. I wtedy tracisz tego demonia, ale ja... Ależ to się nie powinieneś poddać. Ty masz wygrane. I to już w szybkim tempie. W szybkim tempie masz wygrane. Królówkę robię. No dochodzę do ostatniej. No i co? Ale ja cię biję od razu. To jest szał. Ja to nie ma. No to ma takie znaczenie, że ja cię zbiję teraz z tego. No nie, to ja jestem stracony. Ja już dawno mówiłem, że jestem stracony. Teraz będzie polowanie na króla. Szach. No i co? No i szach. Ja nie wiem co. Tu masz od konia matę. A to jest, chyba mat, a to jest, ale nie jestem pewien. A to jest najważniejsze. Jaki mat? Chyba szachmat, ale nie jestem pewien. To szukaj tego. Wyjścia. Wyjścia. Jest mat. Zagrajmy parę razy i leżysz. Dziękuję bardzo. Była fantastyczna gra, naprawdę. Ale jaka fantastyczna. Ale za pospiesznie grałeś te szachy. Nie zamkniesz.
za pospiesznie i ten jeden ruch kosztował cię całą partię. Nie, szach.